jeszcze lepiej po prostu, gdzie on jest, miejsce, w którym on się znajduje. I też takiego poszkodowanego możemy do niego wpuścić mikrofon i możemy dzięki mikrofonowi porozmawiać, dzięki temu urządzeniowi. Dzięki temu urządzeniowi też możemy nagrać 30 minut, co on mówi. To jest bardzo ważny warunek, taki, że ta osoba musi być przytomna, ta osoba, której poszukujemy. Tak.